Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, sympatyków. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach, tym razem w silniku diesla Hyundai Kia 2.2 CRDi, czyli silniku, który jeden z nielicznych, który nie został omówiony przeze mnie. Nie wiem, czemu został pominięty w przypadku silników CRDi. Silnik dosyć ciekawy, bo przekrojowo, mocowo od 150 koni poprzez 155, 197, 200, 203 konie mechaniczne. Silnik zadebiutował w 2006 roku. Był montowany w takich autach jak Hyundai Santa Fe drugiej generacji, Hyundai Santa Fe trzeciej generacji, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Kia Sorento drugiej generacji, Kia Sorento trzeciej generacji, Kia Carnival drugiej generacji, Kia Stinger, czyli tak naprawdę w szerokiej gamie nowoczesnych aut, które są dostępne do tej pory praktycznie. Co można powiedzieć o samym silniku? Tutaj 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, oczywiście Common Rail. Ja sobie tutaj przygotowałem takie podstawowe dane techniczne. Turbosprężarka ze zmienną geometrią, rozrząd na pasku, wymiana co 120 tysięcy km. Koło dwumasowe, filtr cząstek stałych oraz wtryski elektromagnetyczne Boscha, które można regenerować. Wymiana oleju 5W30 co 15 tysięcy lub co roku, około 6 litrów oleju silnikowego. Tak wyglądają podstawowe dane techniczne. Co można powiedzieć o samym silniku? No, nowoczesny turbo diesel, common rail. Tutaj zaletą mi tego silnika na pewno jest dosyć małe spalanie. Bardzo dobra kultura pracy, dynamika tego silnika, szczególnie w najmocniejszych wersjach. Nie ma jakichś wad, nie ma jakichś specjalnych usterek, powiedzmy. Co do spalania, tutaj spalanie użytkownicy różnie podają, średnio w okolicach 7-8 litrów. Na trasie może to być mniej, nawet w okolicach 6 litrów. W mieście może to być powyżej 8 litrów. To wszystko zależy od jazdy, od samochodu. Wiadomo, ten sam silnik był montowany w dużych SUV-ach, także to spalanie nie będzie się kręcić wokół 5 litrów. To jest wiadome. Co do wad. Tutaj są dosyć spore koszty serwisowania, szczególnie w modelu Hyundai Santa Fe. Użytkownicy skarżą się na kłopotliwą wymianę rozrządu. Bardzo mało miejsca jest. Sama dynamika tego silnika jest nadzwyczaj dobra. Tutaj pojemność robi swoje tak naprawdę. Turbosprężarka ze zmienną geometrią, szczególnie w najmocniejszych wersjach. Tych najnowszych w Kia Stinger 2.2 o mocy 203 koni mechanicznych silnik się dosyć dobrze rozpędza. Także ogólnie silnik pozbawiony jakichś większych wad, poza jakimiś czasami kłopotliwą wymianą rozrządu w niektórych modelach jak Santa Fe. Aczkolwiek co do awaryjności, nie ma tu jakichś szczególnych powodów do zmartwień. Tutaj silnik jest dosyć bezawaryjny, także jak najbardziej polecany. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie silnika 2.2 CRDi i Hyundai Kia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.